Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj taki odcinek na gorąco, jako że prowadzę jeden program edukacyjny. Dodatkowo robię parę rzeczy jeszcze takich biznesowych, ale chciałem podzielić się, dlatego że codziennie latam, swoimi doświadczeniami związanymi z filmowaniem w takich ciasnych pomieszczeniach blisko obiektów, filmowaniem o dobrej jakości, jaki sprzęt wybrałem i jak mi to wszystko się sprawdza. Zatem dzisiaj parę minut na ten temat, pokażę Wam też oczywiście ujęcia, efekty końcowe, jak to wychodzi. Zatem zaczynajmy. Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli chodzi o latanie blisko obiektów, potrzebujemy takie drony, które mogą być sterowane manualnie, czyli zero automatu, żadnych czujników, żadnych sond poniżej, tak jak na przykład w miniaku, bo miniak byłby do tego bardzo dobry. Oprócz dwóch czy trzech rzeczy, przede wszystkim podgląd na goglach jest nam potrzebny, bo mamy kupę zakrętów. Mamy dodatkowo sterowanie manualne, czyli w miniaku to odpada, bo tam są sondy i jeżeli chodzi o przeszkody, często nam tego miniaka może unieść i dodatkowo też trwałość, prawda? Można latać mniej z osłonami, ale on mimo wszystko jest nietrwały w przypadku takim, kiedy uderzymy o obiekt czy tam spadnie. Dlatego tutaj stosuję dwa kłady, dwa koptery FPV. Pierwszy z nich, który zbudowałem samodzielnie, to jest QAV 2,5 Lumine. Marka Lumine, bardzo dobry kład, malutki, 2,5 cala. I on służy mi z kamerą rozebraną Hero 6. Nie jest w stanie udźwignąć pełnego GoPro, dlatego używam kamerki rozebranej. Jego zalety to jest to, że jest cichutki przede wszystkim. Jeżeli mamy kontakt z ludźmi, można, czy z innymi obiektami, można założyć te osłony, można je też zdjąć. Bardzo dobra jakość, to jest wideotransmitter, czyli nadajnik wideo Cadex Vista z kamerą DJI FPV. Bardzo dobrze to wygląda w goglach. Dodatkowo jest bardzo precyzyjny i można nim sterować praktycznie na milimetry. Wada to jest to, że trzeba używać rozebranej kamery, tak jak na przykład GoPro Hero 8 albo 6. Zwykle stosuje się. Są też goście, którzy filmują dziewiątkami z tego właśnie kłada. Jednym z takich przykładów jest Russell z Florydy. On używa tego kłada i drugi, którego znam, to Mick Dalsen. On był też kiedyś gościem na latającej kawce. Polecam tą budowę. Jest to bardzo sympatyczny kład, dużo lepszy w sterowaniu od kładów Beta, bo jest większy, stabilniejszy, lepiej się rozkłada ciężar i bardzo ładnie się zachowuje, jest pięknie responsywny. Ja go zabudowałem jako pusher, czyli on pcha powietrze na dół, nie ma tutaj żadnych poprzeczek na tej drodze. Można go zabudować też w formie klasycznej. I mieści się, może nie tak, że komfortowo, ale mieści mi się taki IO z iFlighta i dodatkowo mieści mi się Cadex Vista tutaj z tyłu. Drugi wariant produktowy to jest Protek. Protek jest już większy, bo tam mieliśmy 25, tu jest 35, ale Protek jest w stanie wziąć na pokład całą kamerę GoPro. Można ją zastosować bezpośrednio albo z zasileniem własnym, albo przepiąć poprzez adapter do portu balansera. Protek jest dość głośny, ale ma szereg zalet, między innymi właśnie to, że jest bardzo stabilny w locie, jest wytrzymały. Oczywiście jak przywalimy mocno, to się połamią te osłony, ale jest dość wytrzymały, ma dobry zasięg, bo ma tutaj DJI Air Unit na pokładzie w tej wersji cyfrowej. Do niego można zastosować akumulator, chyba najlepszy byłby 1500 mAh, ja używam 4S 1500 mAh. Wystarcza mniej więcej na 4,5 minuty lotu i latam nim spokojnie. Nie latam nim w ogóle w akro. W akro latam, to znaczy w akro owszem, ale nie stosuję żadnych ewolucji trików, tylko latam takim bardzo niskim, spokojnym cruisingiem. Do tego go przeznaczyłem, do tego go kupiłem. Wygląda to naprawdę nieźle. Trzeba przestawić jeszcze. Ja rozmawiałem z Matsem Halvorsenem. On zresztą mnie tak nastroił do tego i tak zmotywował, żeby mieć swojego Proteka 35. I Mac przestawiał te bitrate. Ja zrobię tutaj może screen czy link do jego kanału, jak on sobie przestawiał, ale jest w stanie naprawdę precyzyjnie ten dron latać i wykonuje bardzo ładne ujęcia. W połączeniu jeszcze z dobrą optyką, taką jak mamy w Hero 9 plus Real Steady, stabilizacja,
wychodzi rewelacyjnie. Wczoraj też próbowałem stabilizację boost w tym szerokim kącie Superview i też wychodzi bardzo dobrze. Muszę wam powiedzieć, że jestem mega zadowolony z tych efektów. Latałem może 10 razy dopiero nim, bo on niedawno do mnie przyjechał. Ja długo nie mogłem się zdecydować na Proteka 35, ale zdecydowałem się i jestem mega zadowolony. Z wad to, że jest głośny, on jest cięższy niż 5-calowy quad, więc jak ktoś lata 5-calowym, to odczuje, że on jest dość głośny, ale jeżeli na przykład mamy do wyboru w tej chwili takie możliwości same Mavic'i albo DJI FPV, to trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o sinełupy, on jest bardzo ciekawy. Też na wiatr nie jest tak bardzo podatny. Oczywiście trochę jest, bo ta powierzchnia mimo wszystko boczna czy przednia, czołowa jest spora, ale na pewno nie jest tak podatna jak te sinełupy, które mają bardzo wysokie osłony, tak zwane dakty. I to jest mniej więcej tyle. Chciałem wam pokazać teraz fragmenty tych ujęć. On naprawdę świetnie się nadaje do takich kinowych, spokojnych przelotów bez ewolucji. Oczywiście też, jeżeli ktoś chce poszaleć, też można nim poszaleć, też można polatać w akro, ale już bardziej polecam kłada 5-calowego do takich rzeczy. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki za wysłuchanie i oglądanie. Teraz podzielę się swoim montażem. Jeżeli byście chcieli kupić jednego lub drugiego, to podam linki, skąd je brałem. Też jeżeli ktoś chciałby jakiś rabat specjalny, to proszę do mnie napisać. Od czasu do czasu takie rzeczy się zdarzają, bo mam dostęp też do kodów rabatowych, m.in. na Banggood. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych epizodach. Cześć! Teraz polecimy Protekiem jak najdłużej, 16,5V, troszeczkę mniej niż pełen akumulator, ale można powiedzieć, że jest praktycznie pełen. Ruszamy. Thank you.